zanurzonym falom jesteśmy radzi. Gdy róża wiatrów dal nas prowadzi, co tam rozłąka, czyjeś wzdychanie. Życie to jedno, życie to jedno wielkie rozstanie. Wody, ocean wielkiej tęsknoty, małe porywy, wysokie wzloty, zameczki z piasku, kruche cudeńka. To jest z podróży, to jest z podróży nasza wiosenka. Powiedz, kto pomoże pływającym w smutku morze. Powiedz, kto dogodzi stu sternikom błędnych łodzi. Powiedz, czy popłyniesz po nadzieję w morze sine. Powiedz, czy popłyniesz. Wypoczywamy pod żagla cieniem, gdy wieje w żagle wiatr i wspomnienie. Kres wędrowania to obietnica, rzuca na głębie. Miejscowość Pokrzywno koło Polanicy Zdrój. Z miejsca, w którym się znajduje, rozlegają się bardzo malownicze widoki na Polanicę i pasma gór Sudetów. Jest trochę mgły i chyba obraz nie będzie zbyt ostry, ale spróbuję sfilmować, co się da. Będziecie. I fajnie, bo przynajmniej ta droga żyje. Ale człowiek ledwo żyje, prawda, jak się wyjdzie. Ale widoki piękne, warto było się tu wdrapać. Ładnie. Do zamku? I bardzo mili turyści poszli. Porozmawialiśmy sobie, było przyjemnie. Spytali mnie o ciekawostki tych okolic, więc powiedziałem i poszli. Niedaleko stąd jest klasztor Sercanów. Kiedyś ta miejscowość się nazywała Sokołówka, tam gdzie udali się ci podróżnicy, wędrowcy. Jest tam muzeum, bo księża ci Sercanie wyjeżdżają na misję i sporo różnych pamiątek jest w tym muzeum na terenie tego klasztoru ojców Sercanów. Ale filmuję w tej chwili okolice Polanicy. Tak jak już powiedziałem, jest mgła. Bardzo szkoda, bo byłyby tak piękne widoki, że aż oko boli. No cóż, idę dalej w Pokrzywno. Zobaczymy, co tam ciekawego się, co się tam zmieniło. Kolejny filmik z Pokrzywna. Znajduje się pośrodku wsi. Tablica z napisem Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka. Tablica usytuowana jest wśród przepięknych, ogromnych drzew. Są tutaj dwa kasztanowce, potężne buki. Postaram się pokazać korony tych drzew i ich potęgę. Myślę, że to są już pomniki przyrody. Jest tu też pod tymi drzewami ława, gdzie zdrożony wędrowiec może sobie odpocząć, a oprócz tego może skierować swój wzrok
na bardzo duże fragmenty Sudetów. Tu z tego kierunku, z tego miejsca widać góry wałbrzyskie. I znowu sobie ponarzekam na tą mgłę, którą widać. W dali widać stąd Słupiec, znowu Rudę. Jest to daleko, ja myślę, że stąd to będzie jakieś około 25 km. Spróbujemy przybliżyć. Przytrzymam dłużej kamerę, być może, że coś się uda zobaczyć. Pięknie. I tak to wygląda, to miejsce, gdzie jestem. Tak ono wygląda, jak pokazuję. Obok znajduje się dom z kamienia. Wybudowany z kamienia, bardzo ładny. Oto ten dom. No i w tym miejscu kończę kamerowanie pokrzywna. Jeśli coś ciekawego jeszcze zobaczę, to na pewno sfilmuję lub sfotografuję. Ale póki co jeszcze wracam na piękne widoki na góry. Łany złotych rzepaków. Z dala widać pola obsiane rzepakiem. Pięknie to wygląda na tle tych różnych kolorów, tych szarości. Odcieni te żółte, złote łany pól rzepaków. No i wypada mi szukać znowu czegoś ciekawego w dzisiejszym dniu. Dzisiejszą niedzielę, 24 maj 2015 rok. Na zakończenie dnia del far west, decidi tu cos'è, è un tuffo nel passato gridando UPA, adesso bocca a voi se siete dei cowboy.